Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Yeah. Pewnie go będzie słychać podczas filmu, jak stukam w niego swoimi pierścionkami. Bak jest tylko i wyłącznie ekspozycyjny. Nie mamy tu pierścienia, więc wam nie pokażę, jak jest do zamontowania. Ale zobaczcie, jest to na pierścień, czyli montujemy na bak poddany model taki pierścień. Po co to służy? Mamy bardzo fajne, szybkie odpięcie tego baku, zobaczcie. Tu się wszystko, zobaczcie na to, tu się zaraz wszystko chowa, tak? Czyli tak, łatwy montaż z baku, jeśli potrzebujecie zejść z motocykla, odpiąć i szybko gdzieś się przejść, albo uciec z motocykla. Ten pierścień oczywiście służy nam po to, aby nie tylko szybko ściągać go z motocykla, z naszego baku i gdzieś pędzić z tą torebką drogocenną pewnie w środku zawartością, tylko zobaczcie, jak on jest zamontowany po boku. Powiedzmy, że tu jest gdzieś w tej granicy pierścień. Ta torba ma przestrzeń między bakiem, tak, a całą torbą, bo nam się trochę ślizga. Więc plusem jest to, że ta torba nie porysuje wam waszego nowego, a może starego, tylko odświeżonego lakieru. Więc dwa mega plusy, tak? Torba malutka, oczywiście wodoodporna. Mamy tu bardzo porządny uchwycik. Zobaczcie. Uchwycik gumowany. Bardzo grube, oczywiście wodoodporne zamki. Widać. Bardzo ładny metalowy emblemat marki Givi. Tu przejdźmy jeszcze do tyłu. Wyjście na naszą elektronikę. Czy jak jakieś słuchawki, coś tam ładujecie w środku. Nie ma z tym problemu, jak wypadał deszcz, spokojnie da radę. Dodatkowo taka kieszenka od samej góry. Na jakieś drobiazgi, gdzieś tam, żeby coś wrzucić. Jak ją odepniemy, mamy miejsce na telefon, czyli jak mamy gdzieś daleką podróż, albo nawet gdzieś po mieście, nawigację wrzucamy w telefon i nie musimy się martwić, że się gdzieś zgubimy, bo wszystko w tej torbie widać. A teraz zerknijmy do wewnątrz. Mamy tutaj piękny zamek. I w środku torby, zobaczcie sami, jest dodatkowo jeszcze siateczka. Bardzo dobre jakościowo ta torba Givi jest naprawdę świetnie wykonana. Adapter, oczywiście jakieś instrukcje. Zobaczcie, odblaskowy element, ja go widzę podwójnie w okularach, aż mnie razi. I tu mamy możliwość jeszcze właśnie tego schowania telefonu, tak? Ta folia, tak jak wcześniej mówiłam, ona jest przeźroczysta, wszystko widać z drugiej strony. I przepuszcza też oczywiście nasz dotyk, więc ładąc telefon z tej strony, śmiało dotykając, możecie dalej odbierać telefon, jeśli macie jakiś zestaw głośno mówiący, albo zmieniać trasę przejazdu. Więc coś takiego jest z tej strony. Tak jak mówiłam, 4 litry, więc nie za dużo, aczkolwiek zobaczcie. Tu mamy specjalne miejsce na okulary. Możecie sobie wypiąć, jeśli tego nie potrzebujecie. I automatycznie robi nam się troszkę więcej miejsca. O,
ja wam chcę tylko to ściągnąć. Zobaczcie, jak to w środku wygląda. Tu mamy dodatkowe elementy takie zabezpieczające, 4 litry, czyli tak w sam raz, żeby cokolwiek przewieźć, w sensie kanapka, jakieś picie, jedzenie. Oprócz tego mamy też, zobaczcie, dodatkowo jakbyście wjechali w jakąś mega wichurę. Patrzcie, co tu mamy, coś nam spadło. Jest to pokrowiec przeciwdeszczowy, ale taki wiecie, 100% wodoodporny. Czyli wjeżdżacie w mega ulewę, wichurę, zakładacie dodatkowo to na torbę i jesteście na 1000% pewni, że wam nic nie zacieknie. I jeszcze jeden patencik, zobaczcie, mamy tu paseczek. Takie bardzo fajne uchwyciki, dość mocne, solidnie wykonane. Po co, żeby tą torbę, jak ściągniecie szybko z baku, tak z tej strony, zobaczcie, przyczepiamy sobie. O, jedna, idzie nam tu uciekła, jest druga strona. Odbijamy, trochę nam tu się gumki plączą. No i jak jest torba zapięta, mamy torebkę na ramię. Mogę spokojnie sobie iść na zakupy. Polecamy, pozdrawiamy oczywiście. Zapraszam na Trakt Brzeski 35. Cześć!